Trenerze, to nie będzie pytanie, tylko stwierdzenie, najlepszy jak dotychczas mecz Chrobrego w rozgrywkach Ligi Europy. No nie było ich dużo, dlatego no można stwierdzić, że naprawdę bardzo dobry mecz zagraliśmy w tym maratonie meczów, który rozpoczęliśmy jakieś półtora tygodnia temu. Taki mecz z takim przeciwnikiem, z liderem naszej grupy w Lidze Europejskiej naprawdę doda nam dużo takiej pozytywnej radości i takiego kopa do dalszego treningu, do dalszych meczów, zmobilizuje nas do jeszcze większej pracy na co dzień. I w tym okresie, kiedy jesteśmy naprawdę już bardzo zmęczeni, te mecze rozgrywamy co 4 dni plus podróże, takie zwycięstwo naprawdę buduje zespół, bo dzisiaj najważniejszy był mental. Mental, czyli podejście po przegranym meczu ligowym, po złym meczu w Konstancie tydzień temu, ale z drugiej strony powiedzieliśmy sobie w sztabie szkoleniowym, rozmawiając i analizując mecz poprzedni, że ten dzisiejszy u nas będzie zgoła odmienny, inny. Ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak inny, i z tego punktu zdobytego w tej edycji Ligi Europy bardzo się cieszymy. No, historyczne zwycięstwo, bardzo się cieszymy z niego i na pewno dużo nam to pomoże po ostatniej porażce wysokiej właśnie z Konstantą i z Opolem. Także miejmy nadzieję, że ten mecz nas wzniesie na wyżyny naszych umiejętności i w najbliższą niedzielę zdobędziemy kolejne punkty, tylko że już w Superlidze. Jeszcze dwa mecze w Lidze HF przed Wami. To pomoże Wam bardziej uwierzyć w siebie przed tymi meczami? Myślę, że na pewno. Gdyż jak zaczynaliśmy grać, na pewno... Czy na pewno? Myślę, że nie było tej wiary, że możemy coś zagrać i tak dalej dobrze z przeciwnikiem. Natomiast teraz z meczu na mecz, te mecze wydają się takie bardziej normalne, że tak powiem. I dzisiaj graliśmy jakbyśmy grali po prostu mecz Superligi, jak równy z równym. Yes, for the public was an amazing game. For us it's not so good because we play very well in first half, but in the second we have a lot of mistake. And for this reason this game it's only draw. We want to win both points, but this is sport. So this is the result for us. It's not so good, but we wait tonight a game against Sporting, against Tatabania, and after we make some calcul for going in a game against Tatabania in Constanța.